Dumacalicy.pl, naszym gościem Piotr Wojdyga, przesuwany troszeczkę, ale już w tej chwili prosty. Witamy po czasie. Jak się trenerowi podoba po powrocie? Jak mi się podoba? No jestem pełen nadziei, że coś zakiełkuje i coś urośnie w przyszłości. Także z taką nadzieją tutaj przyszedłem i mam nadzieję, że ta praca da efekt oczywiście w późniejszym czasie. Ale mówię, jestem pełen nadziei i dobrych myśli. Z racji tego, że trener jest trenerem bramkarzy, to musimy zapytać oczywiście o formę masażystów. Masażystów bardzo dobra. Bardzo dobra, mają bardzo dużo pracy, bo są ciężkie treningi, także nie ma problemu żadnego. A tak już całkiem serio, 6 bramkarzy trener miał w okresie przygotowawczym do dyspozycji. Jak się sprawili? Jak się sprawili bramkarze? No, nie ma żadnego problemu z nimi. Jest grupa ludzi, która, myślę, jeśli chodzi o tę pozycję, gwarantuje odpowiedni poziom. Także ja jestem zadowolony. Są to osoby, które też dają nadzieję na rozwój i na dobrą przyszłość. Także pracujemy, czekamy na efekty. Systematyczna, długotrwała praca powinna dać dobry efekt. Coś troszeczkę o każdym z nich dowiemy się od trenera? O każdym z nich coś po kolei, tak? Po kolei, tak. Kaziu, dobry poziom techniczny, spokój, dobra technika użytkowa, jeśli chodzi o technikę bramkarza, dobra gra nogami, także myślę, że ten poziom, który prezentował wcześniej, będzie prezentował teraz co najmniej jak nie lepszy. Dobre widoki na przyszłość. Jeśli chodzi o dwóch młodych ludzi, czyli o Janka i o Mariusza, ludzie bardzo młodzi, zdolni do pracy, duża przed nimi przyszłość, ale najważniejsza rzecz to jest głowa i oni muszą zrozumieć, że to czeka ich dużo pracy, ciężkiej pracy, konsekwentnej pracy. Jak będą mądrze pracowali i będą myśleli o tym, że chcą zostać dobrymi bramkarzami, jest duża szansa, że się to przed nimi otworzy. Jeśli chodzi o nasz nabytek, jeśli o Tobiasza, bardzo dobre warunki fizyczne, też młody człowiek, także dużo pracy przed nim, przede wszystkim jeśli chodzi o sprawność ogólną z racji warunków fizycznych, ale chłopak, który dużo umie, także jest ciekawie, jest czego wybierać, jest dużo pracy, ja lubię pracować, bramkarze lubią pracować, także jestem bardzo zadowolony. No to teraz trener może nam się przyznać, dlaczego strzelił Radka Majdana i Kacpra Polaka. Dlaczego Kacpra Polaka? Kacper Polak, chłopiec najmłodszy z nich, z jeszcze drobnymi warunkami fizycznymi. Myślę, że on jest w momencie dojrzewania i ontogenezy, także on potrzebuje trochę więcej czasu i przede wszystkim też gry w młodszych grupach juniorskich. Dlatego daliśmy mu czas, żeby po prostu szkolił się i grał w grupach juniorskich. A jeśli o Radka, był dzisiaj pierwszy raz na treningu, chce się ruszać, chce się trochę usprawnić po okresie, powiedzmy, niebytu piłkarskiego. Także troszeczkę go pomęczymy. Ja chcę, doprowadzimy go do takiej sprawności, żeby wszyscy w koło, czyli ogólnie jego przyjaciele, byli zadowoleni. Z tego, co słyszeliśmy, to sztab szkoleniowy dogaduje się bardzo dobrze. Co trener może na ten temat powiedzieć? Są jakieś może tarcia lekkie, czy jest pełna współpraca? Znaczy ja powiem tak, to co się dzieje w sztabie, to zawsze jest jakby nasza tajemnica, nasza kuchnia i o tym nigdy na zewnątrz się nie mówi. Natomiast sztab zawsze będzie dobrze pracował, jak będą efekty. To jest najważniejsze. Co jeszcze? Co jeszcze? Piotr Wojdyga do kibiców tutaj oczywiście na sam koniec. Znaczy ja zawsze Polonię darzyłem dużym sentymentem jako zawodnik, jako trener, bo pracowałem tu przez krótki okres. Mam nadzieję, że moja praca będzie troszeczkę dłuższa i bardziej owocna i mam nadzieję, że moja skromna osoba jakby przyłoży cegiełkę do tego, żeby ten klub był w tym miejscu, w którym powinien być, czyli w mojej ocenie jest to klub, który zasługuje na grę w Ekstraklasie. I mam nadzieję, że spełni się marzenie nie tylko moje, ale wszystkich ludzi, że tak będzie i za parę lat będziemy mogli rozmawiać już o poziomie takim, na jakim powinna Polonia być. Dziękujemy i życzymy sobie tego tak samo. Życzę powodzenia kibicom, radości, a nam sukcesów, połamania i abyśmy krok po kroku szli do przodu. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.